Wiem, że Lewica bardzo mocno walczy o Ministerstwo Cyfryzacji, żeby ten resort przypadł Lewicy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie ma takiego ministerstwa, które nie byłoby ważne. Wiecie państwo, kto będzie największym przeciwnikiem tego? Rodzice. Hubert Biskupski, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam państwa serdecznie, witam również moich gości, Paulina Matysiak, posłanka Lewicy i Grzegorz Napieralski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Szanowni państwo, zanim zadam pierwsze pytanie, tradycyjna sonda dla naszych widzów. Czy Jarosław Kaczyński wróci do władzy? Czy Jarosław Kaczyński wróci do władzy? Państwu tego pytania nie zadam, bo... Bardzo dobrze, bo odpowiedź jest oczywista. Odpowiedź będzie pewnie krótka i błyskawiczna. I jak wyglądały dzisiejsze rozmowy z panem prezydentem? Co Lewica panu prezydentowi powiedziała i co usłyszała? Myślę, że te rozmowy odbyły się w takiej spokojnej, rzeczowej atmosferze. Lewice reprezentowały wszystkie środowiska, które składały się na naszą koalicję. Tak jak startowaliśmy w wyborach, byli przewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, a także liderzy Polskiej Partii Socjalistycznej, senator Wojciech Konieczny i Unii Pracy Waldemar Witkowski. Wszystkie te środowiska, z którymi współpracowaliśmy, tworzyliśmy, szliśmy do wyborów, były reprezentowane na tym spotkaniu u pana prezydenta. Co wynika z tego spotkania, to myślę, że się dowiemy tak naprawdę od pana prezydenta, no bo te spotkania temu miały służyć, żeby pan prezydent mógł się zorientować, kto ma zdolność stworzenia rządu, z czym przychodzi, z jakimi propozycjami programowymi. Jutro ma być podsumowanie wszystkich tych spotkań, bo oczywiście nie tylko z Lewicą. Prezydent Duda się spotkał się ze wszystkimi środowiskami, wszystkimi ugrupowaniami, które w wyborach startowały i które będą miały swoją reprezentację w Sejmie. Natomiast tu oczywiście można postawić pytanie, czy my jutro czegokolwiek od prezydenta Dudy się dowiemy, czy będzie faktycznie już jakaś informacja o tym, komu zamierza powierzyć sformowanie rządu, czy tak jak z jednej strony mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że to oni dostaną tę misję, bo są tym ugrupowaniem, które wybory wygrało jako pierwsze na podium, chociaż w zasadzie bez zdolności stworzenia rządu, czy może jednak dostanie tę możliwość, tę szansę demokratyczna opozycja. Ja bym chciała już faktycznie jutro jak najszybciej się tego dowiedzieć. Myślę, że tutaj nie ma co zwlekać i przeciągać tych terminów, chociaż oczywiście to też jest możliwe. Jaką decyzję podejmie prezydent Andrzej Duda? Trudno powiedzieć. Co jutro usłyszymy od pana prezydenta? Mam nadzieję, że to, że powierzę tworzenie rządu Donaldowi Tuskowi i opozycji demokratycznej, która wygrała te wybory. Prawdą jest, że PiS wygrał wybory, natomiast w polskim parlamencie zasada jest bardzo prosta. Rządzi arytmetyka. Arytmetyka to jest po stronie opozycji. 248 głosów jest po stronie Lewicy, Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej. I co najważniejsze, już wczoraj wszyscy liderzy wszystkich ugrupowań, które tą większość tworzą, powiedzieli wprost. Chcemy razem pracować, chcemy razem stworzyć rząd. Co więcej, chcemy stworzyć wspólne prezydium Sejmu i Senatu i mamy do tego większość. Więc no myślę, że jeżeli pan prezydent od każdej partii, od każdego środowiska usłyszał to samo, czyli od Donalda Tuska, od liderów Lewicy, od liderów Trzeciej Drogi, dowiedział się, tak, jesteśmy po rozmowie, jesteśmy dogadani, jesteśmy umówieni na wspólne rządzenie. No więc moim zdaniem nie powinien robić czegoś, co byłoby wbrew logice, tak i wbrew takiemu też, nazwałbym to chyba dobrym smakiem. No czy się on może zrobić dzisiaj, czy jutro taki wyłom, że powierzy, nie wiem, Morawieckiemu bądź Jarosławowi Kaczyńskiemu misję tworzenia rządu. Byłaby złośliwość chyba, ale to prawda? Tak, to po prostu byłoby niesmaczne. To by był też taki sygnał, że idzie na potężne zwarcie z rządem, nowym rządem, a dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy wojnę poza granicami naszego kraju, a tak naprawdę tak blisko, bo przecież w Ukrainie ta wojna się toczy, to potrzeba nam stabilnego rządu. Zresztą PiS sam nawoływał przez ostatnie lata, że powinien być spokój w państwie, powinien to państwo sprawnie być zarządzane. No więc my chcemy sprawnie zarządzać, mimo różnic różnych programowych, tak? Ale wiemy jedno, dzisiaj po to szliśmy do tych wyborów wspólnie, choć na różnych listach wyborczych, żeby po prostu te wybory wygrać. I frekwencja pokazała, że jest absolutnie potrzeba
zmiany. I to musi tak naprawdę pan prezydent wziąć pod uwagę, że jest potrzeba zmiany i powinien na tą wielką frekwencję, historyczną frekwencję odpowiedzieć i powierzyć temu, kto został wyłoniony z tej demokratycznej opozycji premier. Powiedział pan poseł, że jesteście dogadani co do tego, jak konstruować tę nową większość. Na razie usłyszeliśmy z ust czterech liderów, że kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Jak bardzo jesteście dogadani? Czy ta umowa koalicyjna jest finalizowana, czy dopiero siedliście do niej i rozmawiacie zarówno o tych kwestiach programowych, które jak zawsze są najważniejsze, i do tych zupełnie nieistotnych, czyli tych personalnych. Panie redaktorze, tak, ta umowa będzie się dopiero klarować i faktycznie ja bym położyła nacisk od tego, co jest naprawdę ważne, bo najważniejszy jest program i te postulaty i to, co nowy rząd będzie chciał zrealizować. Wiemy, że będą go tworzyły różne ugrupowania. Są różnice między nimi, to jest oczywiste. Ale też takie różnice były w PiS-ie przecież, tak? Tak, i tak. Ja myślę, że tutaj nie należy się tym przejmować, że te partie między sobą się różnią. Gdybyśmy się nie różnili, to byśmy byli po prostu w jednej organizacji, w jednym ugrupowaniu. No właśnie, co zamierzacie wpisać, a czego nie zamierzacie wpisywać do tej umowy koalicyjnej? Ja myślę, że to będzie efekt rozmów przy wspólnym stole. Liczę na to, że będą miały szansę tam zasiąść, mieli zasiąść szansę przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które tworzyły demokratyczną opozycję, która, no tu się zgadzamy, oczywiście wygrała te wybory. Większość jest po naszej stronie, ta arytmetyka nie jest trudna do policzenia. Mam nadzieję, że pan prezydent Duda też sobie łatwo to potrafi policzyć i widzi, kto ma szansę ten rząd skonstruować. Więc myślę, że trzeba zacząć po prostu po kolei. Co jest do zrealizowania, na co wszystkie ugrupowania się zgadzają. Być może trzeba będzie też spisać jakiś protokół rozbieżności i dopiero potem zajmować się personaliami. Ja zdaję sobie sprawę, że dla mediów właśnie te nazwiska są najbardziej atrakcyjne, bo wokół nich teraz najczęściej toczy się dyskusja, kto jaki resort obejmie, kto jakiego nie obejmie, kto się bardziej nadaje, kto się nie nadaje. Natomiast ja myślę, że to jest rzecz wtórna. To, co jest naprawdę kluczowe, to ustalenie, co poszczególne sektory, co poszczególne branże, czego oczekują, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Być może właśnie także ten harmonogram wprowadzonych zmian będzie też istotny i może być też częścią tej umowy koalicyjnej. Będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że tutaj też będzie ta decyzja samych tych rozmów uzależniona od tej decyzji pana prezydenta, no bo będziemy po prostu też wiedzieć, ile mamy na to po prostu czasu. Pani wymienia, oczywiście pani mówi o tych, że wszyscy się skupiają na personalniach, a względem, one są nieistotne względem tego programu koalicyjnego, i wymienia pani między innymi trzy sprawy: podwyżki dla budżetówki, legalną aborcję i program mieszkaniowy. Czy Platforma... To cytat z mojego tweeta. Tak, tak, cytat z pani tweeta. Czy Platforma Obywatelska zgadza się co do tych trzech elementów? One też znalazły się w naszych 100 konkretach. Akurat te, które pan przeczytał, mojej koleżanki parlamentarnej w PiS na Twitterze, czy na X-ie teraz, przepraszam, bo to trzeba być precyzyjnym. Ja myślę tak, panie redaktorze, szanowni państwo. Po pierwsze, jeżeli chodzi o nazwiska, bo one są oczywiście ważne, ja też jakby mam tu poczucie, że nie będzie z tym problemu. My możemy spojrzeć... Naprawdę? Na, tak, powiem dlaczego tak myślę. Po pierwsze, 4 lata pracowaliśmy wszyscy w parlamencie, wtedy w opozycji, i stworzyli się naturalni liderzy, liderki danych tematów, danych spraw. I nie chcę mówić za lewicę, tak, ale na przykład kiedyś na przykład o taką twarzą społeczną lewicy, na przykład tę, którą ja zwracałem uwagę, była pani Biejat, tak? No, ona była przewodniczącą, odwołana w brutalny sposób przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, ja pamiętam, przepraszam, wejdę panu w słowo, to zamierzchłe to są czasy, bo to lat temu było 16. Naturalnym liderem zajmującym się tematyką obronności w Platformie Obywatelskiej był niejaki Bohdan Zdrojewski. A ministrem obrony został ktoś zupełnie inny. Rozumiem, ale jednak jest ten katalog nazwisk w każdym środowisku politycznym naprawdę bardzo duży. W danej, jeżeli pan mówi o obronności, to jest pan poseł Mroczek po naszej stronie, to jest pani Joanna Kluzik-Rostkowska, która przez 4 lata pracowała w Komisji Obrony Narodowej, tak? To jest wielu ekspertów, którzy z nami współpracowali przez te 4 lata. Jeżeli mówimy o polityce mieszkaniowej, no to lewica,
nie chcę tutaj jakby wyręczać mojej koleżanki, ale przecież bardzo dużo o tym mówię w kampanii wyborczej, o całej polityce mieszkaniowej. I jak to widzi, że to jest bardzo istotne. My też się zgadzamy przecież jako Koalicja Obywatelska, że bez polityki mieszkaniowej nie wyrównamy szans tak naprawdę w Polsce, bez dostępu do mieszkań. A będzie oddzielny resort budownictwa? Chcielibyście? Takiego resortu? Lewica tego, wiem, że oczekiwała. Tak, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestię podziału różnych ministerstw, bo też jeżeli chodzi o media, różne krążą doniesienia, to warto też chyba na ten moment zdawać sobie sprawę, że to wymaga zmiany ustawy o działach, zmiana ustawy, o ile problemu nie będzie przy tym układzie sił, tak? Ani w Sejmie, ani w Senacie. No to pytanie, co zrobiłby pan prezydent i jakby się tutaj zachował? Czy poparłby te rozwiązania, czy jednak by zawetował? Wydaje mi się, że chyba na ten moment nie będzie szybko żadnych zmian w resortach, podziałów, rozdziałów czy połączeń, ale to są tylko moje przypuszczenia. Zobaczymy, jak będzie. Wydaje mi się, że dajmy wybrać ten program, te kluczowe sprawy, bo przecież też w tych kluczowych sprawach no się różnimy. To czasami są niuanse, czasami to są dosyć duże rozjazdy, tak jak w tych kwestiach mieszkaniowych, ale wiemy, że tutaj trzeba ten problem ruszyć, trzeba zacząć go rozwiązywać. My też mamy ekspertów. Senatorem został z Nowej Lewicy pan Kukucki, wiceprezydent Włocławka. We Włocławku były wybudowane mieszkania. My wielokrotnie też podawaliśmy ten przykład. Robiliśmy tam konwencję w czasie kampanii, pojechaliśmy do Wiednia, gdzie ten problem jest rozwiązany i państwo w porozumieniu z samorządem może to zrobić, więc będziemy tutaj przekonywać naszych partnerów przy stole, że to jest dobry sposób na rozwiązywanie tych problemów, ale tutaj pewnie tych przykładów można by mnożyć, bo tak samo kwestie wysokiej jakości usług publicznych, dostępu do transportu publicznego są kluczowe. Cyfryzacja, tak, dostęp. I inne partie też o tym mówiły, więc wydaje mi się, że tutaj warto szukać tego, co nas wszystkich łączy, gdzie potrafimy się spotkać, gdzie potrafimy znaleźć te rozwiązania, bo to jest też kluczowe. I prawda też jest taka, że Polacy też tego od nas oczekują, tego porozumienia, tej współpracy, tego, żeby udało się sformować rząd i udało się też ku lepszemu wyprowadzać nasz kraj, no bo tych zaległości w wielu dziedzinach jest całkiem sporo. Myślę, że kluczową sprawą, która na pewno będzie pierwszą i wspólną dla wszystkich partii koalicyjnych, jest kwestia odblokowania pieniędzy z Unii Europejskiej. Że to jest dzisiaj coś, co my o tym głośno mówiliśmy. To są miliardy złotych tak naprawdę dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla nas wszystkich. Więc to będzie coś, co będzie takim na pewno głównym spoiwem. Ale to też bez zmian ustawowych będzie bardzo trudne. Jasne, prawda? Tylko jeżeli prezydent będzie to blokował, to naprawdę... Zakładając, że te zmiany będą dotyczyły między innymi sądownictwa. Ale jeżeli będzie blokował te zmiany, czyli w większości wybrane w demokratycznych wyborach, a prezydent mówił, że większość demokratyczna ma rację, bo została wybrana w wolnych wyborach i demokratycznych, no więc została wybrana ta większość. Więc jeżeli zobaczy, że za tymi decyzjami stoją olbrzymie pieniądze, które rozruszają polską gospodarkę, a ona jest dzisiaj w kryzysie i widzimy to bardzo dokładnie, szczególnie po wysokich cenach, po drożyźnie, po tym, co się dzieje w sektorze mieszkaniowym, o którym mówimy, przecież też ceny mieszkań są olbrzymie, te mieszkania nie budują się tak, jak powinny się budować. Więc naprawdę mamy wiele obszarów w dużym kryzysie. Dziś te pieniądze oczywiście są potrzebne. Więc ja naprawdę nie martwię się o spoiwo ideowe, programowe, ale też o personalia. Dlatego, że my przez te ostatnie 4 lata, bo te ostatnie 4 lata były takie naprawdę bardzo istotne, gdzie PiS bardzo mocno atakował opozycję, też myśmy się poznali naprawdę w takim trudnym czasie dla nas, mówię parlamentarzystów, poznaliśmy się w pracach w komisjach, poznaliśmy się w pracach w podkomisjach, mówimy dzisiaj, że możemy na siebie liczyć, że możemy ze sobą współpracować, że mamy, owszem, czasami rozbieżne poglądy, ale że szukamy tego, co nas tak naprawdę łączy i że jednak dziś musimy pokazać Polkom i Polakom jedną tak naprawdę chyba najważniejszą rzecz, która jest dla nich, tak? Że potrafimy się porozumieć i potrafimy skutecznie rządzić, bo oni tego chcieli. Ta, mówię, frekwencja jeszcze raz historyczna, ci ludzie po prostu poszli do mównicy, stali w olbrzymich kolejkach, powiedzieli, my chcemy zmiany. Więc jeżeli my tej zmiany nie przyniesiemy, no to możemy spakować nasze walizki i wyjechać z kraju, bo już nie mamy co tu szukać. Takie bardzo idealistyczne pojęcie. Pan poseł przecież jest wieloletnim parlamentarzystą i pan doskonale wie, że ambicje w polityce odgrywają niezwykle istotne znaczenie. No i są też ważne. No, polityk czy polityczka bez ambicji, no to co to za polityk czy polityczka? To byłoby, było coś nie tak. Oczywiście, że tak. Ale tylko, że
trzeba mieć bardzo zdrowe podejście do tych ambicji. No, jeżeli na przykład, mogę powiedzieć teraz o swojej takiej działce, którą się zajmuję w parlamencie, jeżeli wiem, że Lewica bardzo mocno walczy o Ministerstwo Cyfryzacji, żeby ten resort przypadł Lewicy, okej. Okay. No to przypadnie Lewicy. Znaczy, to ja współpracowałem i z Adrianem Zandbergiem, i z Krzysztofem Gawkowskim w komisji. Byłem w prezydium tej komisji przez ostatnie 4 lata i byłem szefem podkomisji. Naprawdę mi się znakomicie z nimi współpracowało. Jeżeli przyjdą koledzy, koleżanki z Lewicy, powiedzą, jeden z nich będzie, najprawdopodobniej Krzysztof Gawkowski, desygnowany tego ministra, no to ja się pod tym podpisuję. Znaczy, to ja uznaję, że znam ich kompetencje z tej komisji. Myśmy nieraz naprawdę zrobili niesamowitą rzecz w tej komisji, bo udało nam się powstrzymać bardzo złe ustawy. Bardzo złe decyzje rządu i udało nam się przygotować bardzo dobre też ustawy, bo to jest bardzo istotne. I ja mówię, okej, podpisuję się jedną i drugą ręką pod taką kandydaturą. Miało nie być o personaliach, ale te personalia same wychodzą, prawda? To Lenin mówił, że kadry ryszają, prawda? Więc to niby program jest najważniejszy, ale kadry o wszystkim... Też to musi robić w końcu. O wszystkim decydują, czyli już taki mini podział mamy. Resort budownictwa, którego jeszcze nie ma, ale być może będzie, cyfryzacji, resort obrony, którego, jak rozumiem, nie zgodzicie się oddać Hołowni. Zawsze partia największa w koalicji sprawuje pieczę nad siłowymi, tak zwanymi siłowymi resortami, ale to też jest tak, że to też nie jest do końca, że na przykład jeżeli, nie wiem, Koalicja Obywatelska na przykład desygnuje ministra obrony albo spraw wewnętrznych i administracji, to że na przykład nie będzie tam wiceministra z Lewicy czy z Trzeciej Drogi. Tak? Ja pamiętam taki rząd SLD, Unia Pracy, PSL, gdzie ministrowie byli z jednej partii, a wiceministrowie z drugiej. Matko jedyna, co tam się działo. No ale naprawdę ja nie widzę. Też się czasy zmieniły. Te czasy są trochę inne niż były w latach 90. i 2000, więc wydaje mi się, że naprawdę nawet taki podział resortów nie byłby niczym złym i naprawdę dobrze by to funkcjonowało. Czy Lewica chce resort edukacji? Panie redaktorze, tak jak przed chwilą mówiłam, my dopiero nie pytam o personali, ale pytam o to, czy chcielibyście nim zarządzać. Będziemy siadać dopiero do tego stołu i tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma takiego ministerstwa, które nie byłoby ważne. To jakby od tego zacznijmy, więc tak naprawdę w każdym resorcie jest dużo pracy do zrobienia, a także w resorcie edukacji, bo my doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o edukację pod rządami, zarządzaniem ministra Czarnka, który szczęśliwie już edukacją zawiadować nie będzie. Szczęśliwie i dla uczniów, i dla rodziców, i dla nauczycieli, więc tutaj na pewno ktokolwiek tego resortu nie obejmie, będzie miał bardzo dużo pracy do zrobienia, do wykonania, do wyprostowania. I tak jak mówię, zaczynają się te rozmowy i dyskusje na temat, które ugrupowanie, który resort weźmie, a wydaje mi się, że kluczowe jest poukładanie zwłaszcza tych zmian, które w poszczególnych sektorach mają być podjęte i w jakim czasie, bo przecież tych tematów i zobowiązań dla wyborców mamy dużo. Jak już mówimy o edukacji, to chociażby kwestie podwyżek dla nauczycieli i w ogóle szeroko rozumianej budżetówki. I tu się zgadzamy i ja myślę, że to jest też dobry prognostyk na przyszłość i dobra wiadomość też dla Polaków, bo ja to zawsze powtarzam, państwo musi być wzorowym pracodawcą. Znaczy nie może oszczędzać na tych dziedzinach, które naprawdę są istotne. Koniec taniego państwa. Są istotne dla funkcjonowania tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, tego, żebyśmy mieli dostęp do usług publicznych, do dobrej ochrony zdrowia, do dobrej edukacji, do dobrego transportu. I każdy, kto pracuje dla państwa, po prostu powinien być dobrze wynagradzany. I mieć autorytet. To jest, wydaje mi się, że oczywistość i tutaj nie ma różnic ani między Lewicą, ani Platformą, ani Trzecią Drogą. Myślę, że tutaj bez problemu osiągniemy to porozumienie. I to jest na pewno dobra informacja też dla wszystkich pracowników tego sektora, też dla naszych wyborców, którzy głosowali w październiku, oddając głos na którąś z tych trzech formacji. I myślę, że to, że na tym powinniśmy się skupiać, bo patrząc na inne sektory, tych tematów do załatwienia też będzie sporo i będzie dużo. I tak jak mówię,
komu przypadnie konkretny resort, to myślę, że czas pokaże. W każdym naprawdę jest wiele do zrobienia. Ale to, jeżeli mogę do tej edukacji, bo pan zadał naprawdę bardzo ważne pytanie, bo ja uważam, że on będzie jednym z istniejszych naprawdę resortów na początku tego rządu. Bo mówię teraz jako ojciec dwójki dzieci. Znaczy to, co wydarzyło się przez ostatnie lata, to jest totalna zapaść polskiego systemu edukacji. Znaczy, to, co ja obserwuję u jednego, u drugiego dziecka w szkołach, no, starsza córka już odeszła i poszła na studia, ale jak brakowało nauczycieli, a ci nauczyciele nagle odchodzili, bo po prostu byli źle wynagradzani. To o czym powiedziałem, nie był budowany autorytet nauczyciela. Przypominam, że strajki były uważane przez rząd za coś w ogóle zbędnego. Znaczy, oni z pogardą patrzyli na nauczycieli, Tak? Nie było pieniędzy. Tu akurat jest ciekawe, że Lewica i Koalicja Obywatelska o takich samych kwotach da podwyżkę, że co najmniej 20% podwyżki dla nauczycielek i nauczycieli musi być po prostu znaleźć się w budżecie państwa, bo nie będziemy mieli kim uczyć. Tak? A jeżeli nie będziemy mieli wykształconego społeczeństwa, jeżeli nie, nasze dzieci nie będą wykształcone, no to kto będzie budował tak naprawdę silne nasze gospodarczo i intelektualnie państwo? Więc to jest tak naprawdę pierwsza kwestia do zrobienia. Nie wiem, jak to wygląda w Lewicy, bo aż tak się dokładnie nie przyglądałem. W naszym klubie parlamentarnym była posłanka Kinga Gajewska, czy jest, bo otrzymała reelekcję, została posłanką, która zajmowała się z całym zespołem edukacją, jest naprawdę świetnie przygotowana, wie, że ta edukacja musi być nowoczesna, że trzeba wycofać to wszystko, co cofało szkołę do tyłu, że tą szkołę trzeba zrobić nowoczesną, odchudzić podstawę programową, przygotować ją na nowoczesne czasy, scyfryzować całą szkołę, a nie tylko dać jednemu rocznikowi komputery i myśleć, że to wszystko załatwione. No nie załatwione, bo to był tylko taki gadżet, który dzisiaj, nie wiem, czy w ogóle jest używany przez uczniów i uczennice. Nie przez przypadek pytam o tę edukację, bo niektórzy mówią, że to tak trochę wychylenie wahadła. Najpierw było to skrzywienie konserwatywno-prawicowe pod rządami ministra Czarnka. Teraz, zakładając, że pani poseł Dziemianowicz-Bąk obejmie ten resort, to wahadło miałoby się wychylić w lewą stronę. Ja sobie pozwolę... Ja może od razu przerwę. W sensie przede wszystkim naprawdę to wahadło w żadną lewicową stronę się nie wychyli, nawet jeżeli ten resort obejmie ktokolwiek z lewicy, tylko wróci do pewnej zwyczajnej normalności. I to jest przede wszystkim to, do czego my chcemy zmierzać, bo tutaj poseł Napieralski faktycznie słusznie tę diagnozę przywołał. Znaczy, no, jesteśmy w sytuacji, w której mamy bardzo negatywny nabór do zawodu. W sensie tam nie idą ludzie, którzy idą tam z pasji, którzy wiedzą, że będą dobrze zarabiać, tylko ci, którzy nie znaleźli pracy bardzo często w innych miejscach, a ci, którzy pracują od lat, w zasadzie no, są spychani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przez te ostatnie lata na margines. W sensie tak nie może to wyglądać. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że od tego zależy nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń. I edukacja na każdym poziomie powinna być bardzo dobra. Dzieciaki powinny w szkole czuć się bezpiecznie. Mamy dużo też propozycji, które są związane z taką szeroko rozumianą edukacją i tym, jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać polska szkoła, bo przypomnę, Lewica złożyła projekt na przykład bezpłatnych posiłków dla każdego ucznia. Mamy przygotowany w porozumieniu ze specjalistami projekt dotyczący obecności psychologów w szkole i tej opieki psychologicznej. To jest naprawdę niezwykle istotne i też te ostatnie 4 lata i czas pandemii po prostu pokazały, w jak w opłakanej sytuacji jest też polska edukacja, jak bardzo często nauczyciele byli zostawieni samym sobie, jak rodzice z dziećmi byli zostawieni samym sobie. Tak nie może to wyglądać. Minister, który będzie kierował, czy ministra, która będzie kierowała tym resortem, no musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, jak ta edukacja w każdym miejscu wygląda, bo tutaj nie możemy dzielić Polski na Polskę A i Polskę B. Każde dziecko, które mieszka w Polsce, niezależnie od wielkości miejscowości, w której mieszka i gdzie chodzi do szkoły, powinno zasługiwać na jak najlepszą edukację. I tutaj bez wątpienia chyba wszyscy mówimy jednym głosem. To nie chciałbym, żeby to była debata edukacyjna, no ale moim zdaniem to naprawdę podstawowy tak naprawdę resort dzisiaj. Otóż proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło przez ostatnie lata. Nauczycielka, nauczyciel, żeby godnie zarabiać, musiała pracować w 2 albo 3 szkołach nawet. Nie miała dla dziecka czasu, tak, żeby z nim porozmawiać. Ja jestem trochę starszy od pani poseł, więc mogę powiedzieć, jakby to było za moich czasów. Jak ja miałem problem, na przykład, to miałem pedagoga, miałem psychologa i mogłem iść do mojej wychowawczyni w szkole średniej, która miała dla mnie czas.
bo ona pracowała tylko w jednej szkole. Ona mogła poświęcić nam czas, żeby porozmawiać też o naszych sprawach osobistych. Dziś tego nie ma. Zobaczmy, jaki jest skutek tego wszystkiego po pandemii, co się wydarzyło i po tym, że nauczyciele, nauczycielki nie mieli czasu, że nie ma tych psychologów. Największy tak naprawdę historyczny przyrost samobójstw wśród dzieci. Naprawdę, myśmy bardzo ten sektor zaniedbali, sektor edukacyjny i to wymaga absolutnej reformy. I tu ta reforma, tak jak powiedziała pani poseł, ona nie będzie ani lewicowa, ani prawicowa, żadna. Ona ma dzisiaj pokazać, że szkoła będzie nowoczesna, stabilna i przyjazna uczennicy, uczniowie. Czy jesteście państwo za likwidacją prac domowych, zadań domowych? Ja zdecydowanie. Sama nie posiadam dzieci. Mam bratanka, który chodzi do szkoły podstawowej, do tych pierwszych lat i już nawet tam dzieciaki mają sporo do zrobienia w domu. Z każdą kolejną klasą tych zadań przyrasta. Ja myślę, że szkoła powinna być w tym miejscem, w którym dzieci się uczą, w którym nabywają umiejętności i nie może być tak, że w zasadzie wychodzi na to, że dzieciaki bardzo często są obciążone tygodniowo o wiele większą liczbą godzin niż ich pracujący rodzice, bo nie dość, że spędzają też bardzo dużo czasu w szkole, to jeszcze po szkole muszą zajmować się dodatkowymi zadaniami, więc ja myślę, że to jest dobry kierunek. Panie pośle? No, wszystko, co pomoże dzieciakom, jest dobre. Znaczy, wiecie państwo, kto będzie największym przeciwnikiem tego? Rodzice. Rodzice będą przeciwnikami... Tak, likwidacji prac domowych. Panie redaktorze, rodzice sami poprą moje wieloletnie pomysł. Doświadczenie uczestniczenia znam, ja znam wielu rodziców, w wywiadówkach którzy, wskazuje na to, że znam wielu rodziców, którzy sami olbrzymi w tym protest. Momencie narzekają, że oni mając lat 30, mając lat 40, z powrotem muszą wracać do szkoły, bo kolejne godziny siedzą i spędzają z dziećmi, odrabiając, przygotowując razem z nimi, czy pomagając dzieciakom w odrabianiu prac domowych. Więc naprawdę czas chyba skończyć po prostu z tym absurdem. Mamy XXI wiek i szkoła powinna uczyć umiejętności. Znaczy pan się powołał na własne doświadczenie rodzica, ja też się powołam. Znaczy, ja rozmawiałem z rodzicami na wywiadówkach, no nieraz, no, dyskutujemy sobie o różnych kwestiach. I mi się wydaje, że dziś rodzice potrzebują takiego zapewnienia, że każda zmiana, która będzie w polskiej szkole, będzie dobra dla ich dziecka. Jak oni poczują takie bezpieczeństwo, że no, ten świat się tak naprawdę zmienił wokół nas, bo to nie jest tak, że kiedyś, żeby znaleźć jakieś hasło do pracy domowej, to człowiek otwierał pięciotomową czy sześciotomową encyklopedię PWN i szukał, wertował, gdzie to hasło jest, żeby wiedzieć dokładnie, jaka była definicja danego słowa czy danego zwrotu. Dziś w dostępie do sprzętu elektronicznego, który leży przed panem redaktorem, to jest chwila, moment. I dziś na przykład szkoła powinna uczyć, jak znaleźć źródło wiedzy, które jest sprawdzone, które jest pewne, żeby dziecko wiedziało, jak szybko tą wiedzę zdobyć. Plus do tego, jak się zabezpieczać przed fałszywymi informacjami, oczywiście. Fake newsami, bo to jest też umiejętność, z której oczywiście. Te dzieciaki będą w przyszłości korzystać. I więcej. I dzisiaj, jak już mówimy jako rodzice, to musimy sobie zadać pytanie, czy na przykład, jak ja chodziłem na biologię do szkoły i uczyłem się warstw skóry, nie pamiętam. Albo pantofelka, tak? Rozmnażanie pantofelka. Nie pamiętam skórnego. Dzisiaj, oprócz na skórka, co tam jeszcze dalej jest, tak? Ale no pytanie, czy na przykład my takich szczegółowo, czy musimy się dziś uczyć, czy tylko uczyć się rzeczy fundamentalnych, ogólnych, a szczegółową wiedzę po prostu możemy dzisiaj zdobyć w telefonie komórkowym, tak? Jeżeli ona nam będzie potrzebna. Bo jeżeli ja nie będę szedł na medycynę, jeżeli ja nie chcę być lekarzem, to naprawdę ilość kości w moim organizmie, czy nie wiem, krwinek takich i innych, naprawdę do niczego nie będzie potrzebne, tak? Ja muszę mieć podstawę i zdobywać później szczegółową wiedzę w tym kierunku, który sobie wybiorę. Zrobiła nam się rzeczywiście debata edukacyjna, więc jak państwo pozwolicie, to uciekniemy trochę. Posłowie Szczerba i Joński, to wypowiedź dzisiaj. CPK to wielki skok na kasę. 12-13 października podpisano umowy, które mogą utrudnić zatrzymanie lub zmianę charakteru tego projektu. Odmówiono nam wglądu do tych dokumentów ze względu na klauzulę poufności. Wstrzymamy tę inwestycję i dokonamy jej audytu. I to jest tak naprawdę pytanie nie tylko o tę konkretną jedną inwestycję CPK, która wzbudza pewne kontrowersje, ale to jest o to, co kontynuować, a czego nie kontynuować, bo zmorą naszej polityki od 30 lat jest to, że gabinety, które nastają po swoich poprzednikach, bardzo często dużą część projektów i inwestycji wrzucają do kosza. Czy CPK to są wasi posłowie, czy CPK powinno być kontynuowane w tej czy innej formie. Ja nie mówię, że je w skali 1:1, czy programy związane z budową dużego i małego atomu powinny być kontynuowane.
Jeżeli chodzi o CPK, przypominam, że projekt jest dyskutowany od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy powstała pierwsza koncepcja tego miejsca. Natomiast my dzisiaj nie możemy powiedzieć, nie wiem jak Lewica, ale u nas jest bardzo proste stanowisko. Dopóki nie będzie audytu, a było przecież, widzieliśmy na komisjach, ile protestów było, jak ludzie przyjeżdżali, co tam się działo, jakie były pieniądze wydawane, nie wiadomo na co. Bo my nie mamy wglądu. To, że dzisiaj posłowie nie mogą otrzymać dokumentu, chociaż mają przecież certyfikat dostępu do dokumentów tajnych i nikim takich umów nie pokazuje, i to jest państwowa tak naprawdę spółka, to są państwowe pieniądze, czyli nasze, to jest skandal, że i poseł Joński, i poseł Szczerba nie otrzymali takich dokumentów. Pani poseł jest akurat zwolenniczką kontynuacji tej inwestycji. Tak, jestem zwolenniczką inwestycji. Natomiast, żeby była jasność, każda inwestycja publiczna powinna być też pod kontrolą. My jako parlamentarzyści jesteśmy od tego, żeby kontrolować wydatki publiczne, to w jaki sposób zawierane są umowy. I tutaj oczywiście pełna zgoda do tych wszystkich dokumentów. Parlamentarzyści powinni mieć wgląd i powinni móc to skontrolować, żeby zamknąć ten wątek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z samą kontynuacją tego programu, to ja mam takie poczucie, że bardzo dużą bolączką też kolejnych rządów jest to, że na nice chce wywracać wszystko, co zaczęli poprzednicy. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli dyskutować o tym projekcie, o tym programie bez właśnie tej części politycznej. Znaczy nie dlatego, że coś zrobił PiS, to my to zrobimy. A umiecie to zrobić? Bo ja mam wrażenie, że nie potraficie tego zrobić. Ja mam poczucie, że są osoby, które potrafią to zrobić. Ja w ten sposób na temat... Że wszystko, co zrobił PiS, jest jakby z gruntu złe. To nie jest prawda. W sensie nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Przede wszystkim naprawdę za dobre rzeczy... Przewał kryminaliści. Za dobre rzeczy można i trzeba chwalić. Za te, które są złe, należy skrytykować i należy tutaj wyprostowywać sytuację. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o samym tym projekcie CPK, to właśnie czas najwyższy jakby odrzeć ten projekt z tej politycznej otoczki i zacząć dyskutować o tym, do czego on służy i jaką może być możliwością rozwoju Polski, jak może nam też pomóc. To nie jest nic nowego. Kolej dużych prędkości funkcjonuje w wielu krajach w Europie. Jest w Niemczech, jest we Włoszech, jest w Hiszpanii, jest w Maroku. Dlaczego nie może być w Polsce? I oczywiście nie zapominajmy o tym, że... Szczególnie do Szczecina bym prosił Że niezależnie od tego i od rozwoju samej sieci tych połączeń szybkich połączeń kolejowych, trzeba też stawiać na rozwój kolei regionalnej. Przed chwilą dzisiejsze doniesienia chociażby z województwa lubuskiego. Dzisiaj z Gorzowa Wielkopolskiego od godziny 14:40 nie można było się wydostać. To jest jedno z miast, które jest stolicą tego województwa i tam transport ten regionalny jest w opłakanej kondycji i nie może to tak wyglądać. My naprawdę musimy zapewnić Polakom dostęp do transportu publicznego. Tutaj sam CPK i rozwój kolei jest w stanie to zrobić i pełna zgoda, bo wiemy dokładnie, jak długo się jedzie do Szczecina. Posłowie z tamtego regionu, to nie jest w ogóle przypadkowe, że duża część parlamentarzystów lata i wsiada w samolot ze Szczecina do Warszawy, bo żeby tutaj się naprawdę wygodnie dostać, to chyba najlepiej po prostu wsiąść w pociąg nocny. Tych pociągów nocnych też mamy mało, więc naprawdę spraw do załatwienia, jeżeli chodzi o polską kolej, też jest bardzo dużo i też trzeba je zacząć porządkować, bo Prawo i Sprawiedliwość odmieniało przez przypadki, jak walczy z wykluczeniem komunikacyjnym. Tak, APKS-y, w wielu miejscach po prostu nie ma dobrego transportu i cały czas problemem jest czasami to, żeby z wioski dojechać do gminy czy do miasta powiatowego i czas z tym naprawdę skończyć, bo dobry transport daje szansę na normalne życie i my, Lewica, doskonale to wiemy i chcemy dać Polakom po prostu wybór. To porozmawiajmy w takim razie o instytucjach, które przynajmniej część z posłów waszych chce zlikwidować, CBA i IPN. Panie pośle. No, CBA stało się policją polityczną, absolutnie. Jeżeli prawdą są te doniesienia, które mówią o tej specjalnej naradzie przed wyborami, jeżeli prawdą jest, że Władysław Kosiniak-Kamysz był nielegalnie podsłuchiwany i inwigilowany w czasie kampanii wyborczej pod płaszczykiem jakiejś rzekomo afery sprzed lat jego wuja, no to pokazuje, że to absolutnie byli ludzie, którzy byli przygotowani tylko po to, żeby niszczyć opozycję, a nie szukać złodziei. Więc to się już nie da takiego czegoś, takiego tworu, przepraszam za wyrażenie, takiego tworu
uleczyć, trzeba go po prostu albo zlikwidować, albo absolutnie zreformować i zbudować na nowo. Ale likwidacja byłaby tutaj najlepsza. A jeszcze do tego dochodzi Pegasus, zakupiony nielegalnie i nielegalnie inwigilowani, nawet generałowie nasi. To, jeżeli to się potwierdzi, to naprawdę ci, którzy za to odpowiadali, powinni pójść do więzienia. Więc tak, trzeba to zrobić. Znaczy służby specjalne mają być pod kontrolą nie żadnej jednej osoby politycznej, ale pod kontrolą polskiego parlamentu. Po to jest komisja. A kto będzie szefem służb specjalnych i resortu spraw wewnętrznych? To już jest rozmowa naszych liderów i liderek na szczytach. To wracamy być. Znowu do początku, to o czym mówiliśmy, że media najbardziej są zainteresowane nazwiskami. Nie, no nie najbardziej, szanowni państwo, jak długo żeśmy o programie rozmawiali, o edukacji, o której ale rzadko się tak długo myślę, rozmawia. Myślę, że zasób takich nazwisk możemy zobaczyć na nas wszyscy, każdy klub miał przedstawiciela w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, więc mamy tam specjalistów, którzy przez te lata naprawdę dużo się tego w tym temacie nauczyli, ale właśnie na tym polega Komisja do Spraw Służb Specjalnych, że są tam wszyscy parlamentarzyści ze wszystkich klubów parlamentarnych, czyli opozycji i partii rządzących. I tam powinno tak być naprawdę kontrola, czyli demokratyczna kontrola parlamentarna, kontrola nad służbami specjalnymi, żeby nikomu nie przyszło do głowy ręcznego sterowania tak naprawdę tymi służbami, właśnie jakimś Pegasusem, innymi oprogramowaniami, czy teraz potężna fala inwigilacji. A jeszcze raz mówię, jeżeli sprawdzi się to, że była taka narada, że na tej naradzie była rozmowa z dyrektorami oddziałów CBA, żeby właśnie nas inwigilować i żeby szukać nas haków, no to jest naprawdę największa afera moim zdaniem po II wojnie światowej. Dlaczego Lewica tak nie cierpi IPN-u? To nie jest tak, że nie cierpi. Ja osobiście z samego IPN-u w ogóle bym wyjęła ten pion prokuratorski i po prostu przekazała. No była taka propozycja już dawno temu. Przekazała to w ręce dawno po prostu prokuratury i sam instytut po prostu niech się zajmuje oczywiście badaniami, ale tych instytucji, o których możemy dyskutować, które w ogóle nie powinny funkcjonować, jest więcej, bo mamy chociażby Radę Mediów Narodowych, która jest powołana niezgodnie z konstytucją i PiS ją po prostu wymyślił po to, żeby obejść Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i ten konstytucyjny organ osłabiać. Więc tutaj tych porządków, jeżeli chodzi o instytucje, które powstały za PiS-u, czy które PiS po prostu w karykaturalny sposób doprowadził gdzieś, czy wyprowadził gdzieś na manowce, jest sporo. I naprawdę opozycja demokratyczna, która wygra wybory, która będzie tworzyć ten rząd, naprawdę będzie miała dużo pracy, żeby tutaj zaprowadzić porządek. Jeżeli państwo pozwolicie, to jeszcze taki cytat z profesora Marcina Matczaka, który, mówiąc najdelikatniej, miłośniki odchodzącej władzy nie jest. Czyli ta polityka obniżania polaryzacji ma polegać na tym, że Lewica będzie rządzić polską szkołą, Roman Giertych będzie ministrem sprawiedliwości, a pierwsza ważna decyzja to przeniesienie pomnika Lecha Kaczyńskiego z placu Piłsudskiego w bardziej ustronne miejsce. W każdym razie w tej sprawie wspomniany Roman Giertych zorganizował sondę na Twitterze. Dodajcie jeszcze święto narodowe z pieczeniem kaczki i uda wam się zmienić Polskę w kreskówkę Tom i Jerry. Jeden goni drugiego, a co jakiś czas główne partie zmieniają się rolami. To nie jest poważny kraj, to groteska. Roman Giertych jako prokurator generalny czy minister sprawiedliwości to jest wasz poseł. Ale nie ma takiego scenariusza, ani takiego zagrożenia, jak czytamy w tym cytacie. Po pierwsze, patrzę na zegar, ponad pół godziny pokazywaliśmy, co jest dla nas istotne i ważne. Dużą część tego programu zajęła nam edukacja i w naszych wypowiedziach, czyli przedstawicielki lewicy moje, nie było nic o żadnych przechyłach, odchyłach, tylko mówiliśmy o naprawdę fundamentalnych kwestiach dla naszych dzieci. Więc myślę, że pan Matczak się tutaj akurat bardzo mocno mija z rzeczywistością. My mamy dziś otóż takie, nie wiem, czy to jest zadanie, czy stoimy przed taką oto dużą odpowiedzialnością. Ta wielka frekwencja w tych wyborach to była prośba o zmianę stylu rządzenia. Jeżeli by ten styl się nie zmienił, to tak jak mówię, to my przegrywamy za chwilę te wybory, my nie dotrwamy do końca kadencji i już nie mamy co do tej polityki wracać. Więc my chcemy tak naprawdę tą Polskę zmieniać normalnie, ale to, że będą rozliczenia, no bo jeżeli mamy aferę respiratorów, gdzie Najwyższa Izba Kontroli, czym jest tutaj przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości? No już nie. Ale przez lata był. Ale przez lata był. I on kieruje sprawę do prokuratury i mówi, tam są niejasności, tam tak naprawdę coś złego się działo, to trzeba rozliczyć, tak? Maseczki. No tych afer, wybory kopertowe, tak? No przy tych afer było bardzo, bardzo dużo. I jeżeli mamy tego nie rozliczyć, no to co? To znaczy, że można nakraść w naszym kraju, stracić władzę, wszystko jest w porządku?
Dla mnie te sprawy są oczywiste i się tutaj zgadzam. Ci, którzy są... No dzisiaj, przepraszam, wejdę w słowo. Wasza pani poseł powiedziała, chyba dzisiaj albo wczoraj, czas tak szybko leci, że Roman Giertych jako prokurator generalny byłby świetny, bo doskonale by ścigał pisowskich przestępców. Ja nie wiem, czy jest prokurator generalny. Ja znam tylko fragment tej wypowiedzi i całości tego programu nie słyszałam, natomiast chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim osobiście uważam, że ta funkcja powinna być rozdzielona. Jeżeli ktoś chce być politykiem, to niech zajmuje się polityką. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy obsadzać prokuratora generalnego, to raczej nie wsadzać na tę funkcję kogoś, kto ma też osobiste jakieś interesy i jest zainteresowany i sam jest pokrzywdzony przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to naprawdę niczego dobrego nie przyniesie. Tam po prostu powinien być specjalista i fachowiec, który niezależnie kogo będzie sądził, kogo będzie ścigał, wszystkich będzie traktował sprawiedliwie. Tego oczekuję od osoby na takim stanowisku. I wracając do tego cytatu z profesora Matczaka, znaczy ja mam takie poczucie, że to jest jakaś naprawdę karykatura i przesadzona satyra, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, jest mocno przerysowana. Wydaje mi się, że nie ma w tym momencie takich problemów, które dostrzega profesor Matczak, które gdzieś rysuje w tej swojej wypowiedzi. Ja bym wolała, żebyśmy się szukali właśnie tego, co nas łączy, szukali konstruktywnych rozwiązań i sami też nie jątrzyli, sami nie dorzucali nam teraz dodatkowych problemów i tego, żeby się tłumaczyć tak naprawdę z problemów, które nie istnieją i których nie ma, bo my naprawdę wszyscy chcemy ustawić z jednej strony ten program koalicyjny, tak żeby odpowiedzieć na te zapotrzebowania naszych wyborców, różne problemy. Wiemy, że tych spraw do rozwiązania jest bardzo dużo. Takie cytaty w niczym nie pomagają i też po prostu no, są absolutnie niewiarygodne, bo nikt żadnych świąt nie chce wprowadzać, nikt nie wiadomo kogo. No to jest oczywista przesada i hiperbola z tym narodowym świętem pieczenia kaczki. Wydaje mi się, że też po prostu bądźmy poważni. Ja też w taki sposób podchodzę do sprawowania swojego mandatu. Bądźmy poważni, mamy sprawę do załatwienia. Jesteśmy. I załatwiajmy po prostu te sprawy. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, panie redaktorze, na to, żeby odrzucić absolutnie ten cytat pana profesora. Nie wiem, jak było to w Lewicy, ale na przykład w naszym klubie parlamentarnym na koniec kadencji, na przykład ja jako członek, który był w prezydium komisji, przygotowaliśmy z kolegami, koleżankami kilka kwestii pilnie do załatwienia, które nie zostały zrobione w cyfryzacji, w ogóle w tych nowych technologiach, jeżeli o Polskę, tak? Czyli aukcja 5G, czyli na przykład ustawa o komunikacji elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę, jeżeli uda nam się jak najszybciej stworzyć ten rząd, to my wiemy, co na przykład w tym obszarze cyfryzacji już dzisiaj robić, tak? No i w tej samej komisji był na przykład Krzysztof Gawkowski z Lewicy, on też jakby pod tym się podpisuje. Więc to nie jest tak, że my będziemy jakieś happeningi robić, tylko my mamy konkretne sprawy do załatwienia od ręki, tak? No ale Roman Giertych happeningi lubi, przynajmniej na panie redaktorze, pan musi tego Romana Giertycha zaprosić do siebie do programu i go po prostu przepytać, kogo ja bym go bardzo chętnie zaprosił, gdyby on był tak uprzejmy i zechciał przylecieć do Polski. Zobaczymy, czy przyleci, no musi, tak? Na, jeżeli nie jutro po odbiór zaświadczenia z PKW, no to żeby złożyć ślubowanie, tak? Bo inaczej no, nie będzie parlamentarzystą, nie będzie posłem. Dobrze. Paulina Matysiak, Lewica, Grzegorz Napieralski, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Moimi państwa gośćmi. Nie uciekajcie, szanowni państwo, za chwilę Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Dziękuję bardzo.